Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. No zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Jeśli zespół gospodarzy chce dzisiaj zdobyć jakieś punkty, to musi skupić się na obronie, bo to zdecydowanie ich pięta Achillesowa. Zespół gospodarzy jak do tej pory spisuje się fatalnie w defensywie. Jest pod tym względem najgorszy w lidze, no ale to przynajmniej niemal pewna gwarancja goli. A gospodarze dzisiejszego spotkania zagrają takim właśnie składem. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1, Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Goście rozpoczynają spotkanie w takim oto składzie. Tradycyjne 1-4-4-2 zapewne. I to jest bardzo dobry wybór. Jeśli chce się rozgrywać szybkie akcje skrzydłami, to trudno wymyślić coś lepszego. Szybcy, dobrze wyszkoleni technicznie boczni, którzy potrafią celnie wrzucać w pole karne, to podstawa tego rozwiązania. O ile rywal nie wyłączy ich z gry, bo wtedy trzeba pchać się środkiem, a efektywność gwałtownie spada. Dobry odbiór piłki, ale out. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Docenimy obrońcę, naprawdę. Czy wyjdą na prowadzenie? A nie, musiał się wyciągnąć, ale sięgnął piłkę. Wrzuca w okolice 11 metra. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Zablokowany ten strzał. No i znowu są przy piłce. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. Piłka dograna na dalszy słupek. Jest niebezpiecznie. Rywal bez problemu odbiera im piłkę. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Rzuca piłkę w pole karne. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Ale strzał zablokowany.
Bez wątpienia. Było przewinienie. Będzie rzut wolny. Za chwilę możemy mieć otwarcie wyniku. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Nawet powieka nie drgnęła. Parę pewnych kroków i strzał z 11 metra, który pokonał bramkarza. Brawo! No to mamy 1-0. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut za auty. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Dobra sytuacja na centrę. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. I strzela! Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Zbyt czytelne dośrodkowanie, bądźmy szczerzy. Nie skorzystali jednak na puszczeniu gry. Tracą piłkę po tym faulu, więc sędzia postanawia jednak przyznać rzut wolny. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Koniec pierwszej połowy. Zespoły udają się na przerwę, a ekipa gospodarzy na prowadzeniu. Na razie świetnie. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Przechwycili teraz piłkę, dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Strzela teraz! Obronił, ale piłka w grze. No i mamy róg. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka.
Daleka piłka z rogu. Dobre wycofanie ze skrzydła. Pa, okazja do strzału. Oczywiście, chcą tu wyrównać, ale mądrze, z rozmysłem przygotowują tę akcję. Dobre podanie, ciekawe co z nim zrobi. I mamy wyrównanie! Ten mecz coraz bardziej nam się podoba. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości, właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć takie akcje. Po tym golu jest 1-1. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Ma piłkę i bieg. Uwaga, wychodzi sam na sam. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Obiecujący, groźny atak, ale jeszcze lepsza interwencja. Przytomne zachowanie w obronie. Szansa, mogą zaraz prowadzić. Bramka, gol i znowu wychodzą na prowadzenie. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. Aktualny wynik to 2-1. Dobra piłka na dojście. Doszedł do tej piłki, będzie groźnie. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Jak mógł nie trafić do siatki w tak prostej sytuacji? Zwłaszcza, że wszystko zrobił naprawdę dobrze. Wszystko poza strzałem. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. Dobrze go tam wypuścił. I będzie rzut karny i to w takim momencie. Wojna nerwów, szansa na wyrównanie i jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Świetny strzał. Tak wyczekać, a następnie strzelić w sam środek, to wymaga sporej klasy i dużo odporności psychicznej, bo przecież każdego korci, żeby uderzyć mocno. I ruszamy. Remisowy rezultat 2-2. Patrzę na zegarek. Mecz dobiega końca. Każda bramka będzie na wagę zwycięstwa. Dobrze teraz w rozegraniu. Dużo ruchu, dużo pod... Ale świetna to była próba.
Piłka przelatuje tuż nad poprzeczką. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Dobra okazja na bramkę. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Blokuje ten strzał. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Bardzo dobry, techniczny strzał, ale jeszcze lepsza była obrona. Bramkarz wiedział, czym to pachnie i nie dał się ośmieszyć rywalowi. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Jeszcze 3 minuty, tyle arbiter doliczył. Popatrzmy, zbliżamy się do końca, wynik wciąż otwarty. No nie, tak nie można podawać. Odebrana piłka po tym znakomitym ślizgu, doskonałe wejście. Dziewięćdziesiąt minut nie przyniosło nam rozstrzygnięcia. Zaczynamy więc pierwszą połowę dogrywki. Czy może teraz doczekamy się przełomu? Jest miejsce wzdłuż bocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód. Ale strzał zablokowany. Żaden z zespołów nie wypracował optycznej przewagi, co zresztą potwierdza statystyka posiadania. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Stworzył sobie szansę, uwaga! Nie trafia w bramkę, może innym razem. A zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. No i teraz zrobił prezent rywalom. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy. Odebrał tę piłkę jak na treningu. A teraz będzie dobra okazja. Akcja jeszcze się toczy. Broni, ale piłka nadal w grze, wciąż groźnie. Strzela teraz! Druga połowa dogrywki zaczyna się. Czy któraś drużyna rozstrzygnie to starcie na swoją korzyść? No i nie udało mu się zatrzymać rywala. Teraz musi! I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje.
Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie, ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Na tablicy wyników mamy 3-2. Walczą do końca o wyrównanie. Może jeszcze zdążą z tą akcją. Nadal coś z tego może być. Nie ma! Czy można wyobrazić sobie gorszy moment na niewykorzystanie stuprocentowej okazji? Całkowita zgoda. Mecz zbliża się nieubłaganie do końca, a oni wciąż przegrywają tylko przez własną nieskuteczność. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Do końca dogrywki zostało zaledwie 5 minut. Czy jeszcze zdążą strzelić? Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Czy trafi? Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Trzeba też podkreślić precyzję tego strzału. Mocne, niskie uderzenie, które jest niezwykle trudne do obrony. Podręcznikowe wykończenie. I po tej bramce jest 4-2. Bramkarz teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Niby proste zagranie, a traci i musi uważać. Ostatni gwizdek, który oznacza porażkę drużyny gospodarzy.